Witam wszystkich. Cieszę się, że mogę tutaj być. Byłoby oczywiście dużo lepiej, gdybym mógł być z Państwem osobiście. Niestety muszę pokazać Państwu moją prezentację z domu. Tak czy inaczej, cieszę się, że mam taką możliwość, że możemy się połączyć i mogę się podzielić z Państwem moimi danymi. Jestem Niels van Bamel, pracuję w organizacji belgijskiej poszukującej zaginionych dzieci i przez kolejne 25 minut pokrótce wyjaśnię bardzo nowy, ale też alarmujące zjawisko, czyli deep news. Miałem pomoc przy tej prezentacji, więc muszę oczywiście uznać tutaj pomoc sztucznej inteligencji. Więc sztuczna inteligencja, oficjalnie Ci dziękuję. Zanim rozpoczniemy, chciałbym powtórzyć to, co mówił Borys podczas swojej prezentacji. Była to bardzo inspirująca prezentacja. Po pierwsze, nie wincie technologii i my jako ludzie jesteśmy problemem, gdy coś idzie nie tak. Więc co powinniśmy zrobić, to zrozumieć, jak technologia działa i w ten sposób koncentrować się na prewencji poprzez rozumienie technologii i tego, w jaki sposób ludzie źle jej używając. I po drugie, to co wyciągnąłem z prezentacji Borysa, potrzebujemy więcej śmiesznych zwierzątek, więcej kok. Więc podzieliłem swoją prezentację na dwie części. Po pierwsza część będzie lekka, może nawet zabawna na temat tego, czym się zajmuję w 2024 roku, a potem przejdziemy do tej trudniejszej, bardziej poważnej części naszej mojej prezentacji. Poprosiłem Elona Muska, mojego dobrego znajomego, żeby trochę dał nam wprowadzenie i zdziwi mnie, jak dobrze on mówi po polsku. To dla mnie zaszczyt powitać Was na 18. Międzynarodowej Konferencji w Warszawie. Zaszczytem jest przedstawić mojego najlepszego przyjaciela, Nielsa van Bamela, który wygłosi świetną prezentację na temat sztucznej inteligencji oraz swojej pracy w Child Focus w Belgii. Bawcie się dobrze i cieszcie się. Elon, dziękuję. Zanim przejdziemy do tej trudniejszej części, przejdźmy przez wstęp, w którym widzimy zdecydowanie, że sztuczna inteligencja, tak jak widzieliśmy na przykładzie Elona, jest ona wszędzie. Jest w czacie GPT, Google Gemini, możemy napisać maila. Google Translate może zeskanować nasze menu i przetłumaczyć je dla nas na ekranie, więc będziemy wiedzieli, co zamawiamy. Więc sztuczna inteligencja ułatwia nam życie, a szczególnie ta generatywna. Czym jest generatywna sztuczna inteligencja? Czym jest generatywna sztuczna inteligencja? Kiedy sztuczna inteligencja tworzy nowy content, to nazywa się on generatywnym. Muzyka, głos, grafika, wideo. Trzeba wpisać prompt. Prompt to jest opis tego, co chcemy, żeby nam sztuczna inteligencja stworzyła. Podsumowuje i generuje szybko idee, które są o różnorodnej złożoności. Może komponować muzykę, tworzyć sztukę. Ich możliwość sztucznej inteligencji bierze się z danych wprowadzonych do sztucznej inteligencji i algorytmom, dzięki którym ona po prostu tworzy nowe pomysły, do tego stopnia, że czasami trudno jest rozróżnić, co zostało stworzone przez sztuczną inteligencję, a co nie. Jest w stanie tworzyć nagrania wideo, które wydają się rzeczywiste. Te treści w formie tekstów również trudno jest odróżnić od tych napisanych przez ludzi. Halucynacja jest teraz terminem, którego używamy również w tym kontekście.
żeby skutecznie korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji, potrzebujemy nauczyć się wpisywać skutecznie prompty. Taka sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, może nam pomóc na wiele sposobów w pisaniu, w uczeniu się. Jest w stanie nas wyręczyć w ciężkiej pracy, natomiast ludzie powinni być odpowiedzialni za fakty. Easy, right? Human... To łatwe. Ludzie powinni być odpowiedzialni za fakty. Na szczęście my ludzie mamy naprawdę najlepsze intencje i wszyscy jesteśmy zawsze uczciwi, prawda? Od kilkudziesięciu leci wszystko zautomatyzowaliśmy. Poza tym, co wymaga rozpoznawania wzorców. Możemy zautomatyzować wiele rzeczy dzięki robotom. Zrywanie owoców na przykład jeszcze nie jest możliwe do wykonania przez roboty ze względu na złożoność, ale sztuczna inteligencja już zagląda w te obszary. Ponieważ mamy nową supermoc, najświetlejsze umysły na tej planecie zaczęły korzystać z niej po to, żeby rozwikłać największe problemy naszych społeczeństw, na przykład gdzie jest Wally. To jest robot, który rozpoznaje, gdzie jest Wally. To jest kamera ze sztuczną inteligencją. Ona rozpoznaje wzorce i wyszukuje Wally'ego na stronie. O, tu jest. Nasze hobby niedługo również będą zautomatyzowane. Nasze hobby również będzie zautomatyzowane. Nawet sztuka. Nawet piosenki można pisać dzięki sztucznej inteligencji. W jaki sposób Arnold Schwarzenegger śpiewałby Somewhere Over the Rainbow? Is far, far away. Behind the moon. Beyond the rain. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere. I will save you from the rest of it, but I. Nie będę was narażał na resztę tej piosenki, ale myślę, że macie przedsmak. Czy ktoś zna tę osobę? Nie widzę was niestety, więc pomyślę, że nikt z was jej nie rozpoznaje. Dlaczego? Bo ja już znam odpowiedź. Nikt jej nie zna, bo ta osoba nie istnieje. Ona nie tylko nie istnieje, ona nigdy nie będzie istnieć. To jest wymyślona osoba stworzona przez sztuczną inteligencję. Może wy rozpoznajecie tę sztuczność, ale ja nie rozpoznaję. Miliony spośród nas dają się nabrać, bo to jest osoba, która została stworzona z prawdziwych zdjęć. Jest to strona thispersondoesnotexist.com, gdzie można wybrać parametry, wiek, płeć, wszystkie inne parametry i jest tworzone zdjęcie osoby, która nigdy nie istnieje. Jak łatwo jest stworzyć w internecie wymyśloną osobę i jak bardzo realistycznie ona wygląda. Jak trudno jest rozpoznać, kto jest prawdziwy, a kto nie. Przetestujmy, czy naprawdę tak łatwo jest generować treści generatywną sztuczną inteligencją. Jestem sobie nastolatkiem i sprawdzam w roku 2024, na ile łatwe to jest. Prosty prompt w generatorze DALL-E. Dziecko w Brukseli jest uratowane przez pracownika społecznego z organizacji Child Focus. Jest to mężczyzna.
Bardzo mi się to podoba, realistyczne zdjęcie. Co jeszcze możemy zrobić? Biały słoń pije daiquiri o smaku truskawek na plaży. Udało się. We stylu komiksowym, tak jak chciałem, i mamy drinka. Dobrze. Teraz bardzo łatwo. Chcę zobaczyć, jak tam z nagraniami, z wideo. Czy ja mogę być gwiazdą filmu Pretty Woman? Ja chciałem być Richardem Gere'em, ale halo, tutaj się stało coś innego. So, do you have a wife? Girlfriend? Wybaczcie. To było tanie i to była darmowa technologia AI, więc widać, że nie jest to autentyczne. Ale nasza technologia obecnie jest gotowa na wszystko inne. Przejdźmy dalej. Dalej. Przepraszam. Welcome, Matthew. I wanted also to check how music. Chciałem też sprawdzić, jak to działa z muzyką, jak łatwo jest wyprodukować muzykę. Jestem muzykiem. Nadal bardzo trudno jest stworzyć dobrą muzykę tylko sztuczną inteligencją. To jest piosenka na tą konferencję. Nie powiedziałbym, że to jest chwytliwa melodyjka, ale jest to przykład dziedziny, gdzie czynnik ludzki naprawdę jest potrzebny, gdzie ludzie naprawdę lepsi są w tworzeniu tej sztuki. Ostatni przykład. Chcę zrobić kampanię zwiększającą świadomość. 40-sekundowe nagranie Kevina z Limanowej, który jest dręczony w szkole i dostaje pomoc od Katarzyny, swojej koleżanki, i razem dzwonią do centrum pomocy i wszyscy potem są zadowoleni. I teraz klip zrobiony w pełni przez AI. Musisz poznać historię Kevina. Kevin z Limanowej doświadczył nękania w sieci. Czuł się zagubiony i bezradny. Na szczęście jego przyjaciółka Kasia przypomniała mu o stronie saferinternet.pl. Razem zadzwonili pod numer alarmowy. Konsultant wysłuchał Kevina, zapewnił go o wsparciu i udzielił mu wskazówek. Kevin otworzył się przed swoim nauczycielem. Został wysłuchany i poczuł ulgę. Dzięki saferinternet.pl historia Kevina zakończyła się szczęśliwie. To jest przykład tego, w jaki sposób możemy używać generatywnej sztucznej inteligencji. I teraz przejdźmy dalej. W pewnym momencie to przestaje być zabawne. Pokazałem wam przykłady technologii używanej w sposób zabawny, ale tak jak każda technologia, kiedy jest w rękach osób, które mają złe intencje, nie jest zabawna. Mamy różne niepokojące przykłady. Dostępność generatywnej sztucznej inteligencji spowodowała, że możemy tworzyć takie wideo, piosenki, zdjęcia, jest to bezwysiłkowe. Niestety oznacza to, że można tworzyć treści seksualne równie łatwo. Czasami wymagane jest tylko zdjęcie czyjejś twarzy. Osoba, która nie zrobiła nic zawstydzającego, może być obiektem filmów, zdjęć o treściach seksualnych. Jest to coś, co widzimy coraz częściej.
ludzie, którzy są na przykład szantażowani nagraniami o treściach seksualnych, w których nigdy nie byli. Ludzie chcieli od tej kobiety na przykład pieniądze, grożąc jej, że opublikują jej nagie zdjęcia, które były w pełni sztuczne, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, wyglądały tak realistycznie, że można było uwierzyć w nie. Są to zdjęcia typu deepfake, ale zawierające nagość. I na ten temat nie ma żadnych danych wymuszania na tle seksualnym. Wszystkie linie pomocowe otrzymują zgłoszenia o takich przestępstwach i jest ich coraz więcej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że można być szantażowanym prawdziwym zdjęciem, zdjęciem przetworzonym albo całkiem sztucznym. Sztuczna inteligencja może umożliwiać nawet tłumaczenie w czasie rzeczywistym. Więc przeprowadziliśmy badanie wśród młodych osób w Belgii. Dlaczego było nam potrzebne? Widzimy w naszej organizacji, że dane dotyczące przypadków nadużyć na tle seksualnym są bardzo wysokie. Przyglądaliśmy się, jak wygląda to zjawisko, jakie jest powiązanie zjawiska z innymi czynnikami, na przykład ewolucja techniczna, nadużycia online, jakie są grupy najczęściej narażone, jak wygląda rodzaj przemocy, czy jest to zdjęcie, czy są to nagrania, czy są to inne typy. I w tym kontekście badaliśmy takie przykłady przemocy. Badaliśmy też kontekst szkolny. Politycy natomiast mówią nam, że jeżeli nie ma dowodu, nie ma problemu. Więc po pierwsze chcieliśmy pokazać, że jest to prawdziwe zjawisko. Pokazaliśmy, że jest to bardzo realistyczne zjawisko i każdy jest w stanie wyprodukować treści online'owe, również seksualne. To badanie pokazaliśmy sekretarzowi stanu belgijskiemu do spraw równości płci. Znaleźliśmy też osoby, które były ofiarami takiej przemocy, osoby dorosłe, i zaangażowaliśmy je również w badanie. Pierwsza rzecz, którą sprawdziliśmy, to to, jak się zmienia rynek. Wyszukiwanie w Google. Aplikacje do deep nude. Seksualne deepfake, pornograficzne deepfake. I jak widzicie, jest ogromny wzrost, to znaczy coraz więcej osób szuka aplikacji do tworzenia takich treści. Potem jak zbadaliśmy rynek, badaliśmy zjawisko bardziej dokładnie, czyli na przykład podmiana twarzy. Bierze się zdjęcie gołej osoby albo nagranie pornograficzne i zmienia się twarz. Na twarz osoby, którą chcemy ośmieszyć. Drugie to jest aplikacja do rozbierania. Mamy czyjeś zdjęcie w ubraniach, w bieliźnie albo w pełni zakrywających ubraniach. I ta aplikacja tworzy bardzo realistyczne, nagie zdjęcie tej osoby. A trzecia forma to jest generator porno. Czyli wpisujemy prompt, tak jak na tamtym wideo, którym wcześniej pokazałem, ale wtedy tworzymy swoje własne wideo porno z osobami, jakie sobie życzymy. To są te trzy rodzaje sztucznej inteligencji, które są najczęściej wyszukiwane. Są też aplikacje, one są wszędzie. Bardzo łatwo się wyszukiwują w Google. Można je łatwo znaleźć. I pokazują zawsze dziewczynki jako ofiary.
na przykład darmowa aplikacja, rozbierz dowolną dziewczynę i tak dalej. Celem jest po prostu rozebranie ludzi. A teraz trochę danych liczbowych. Prawie 42% osób, z którymi przeprowadzaliśmy badanie, wie, co to jest deep nude, a 23% widziało coś takiego. 1 na 4. 13,8 otrzymało deep nude. 7,8% jest właścicielem, ma coś takiego na swoim telefonie, a 12,8 zna przynajmniej jedną aplikację do deep nude. To jest dosyć duży odsetek. A spośród nich 65% i pół spośród tych, którzy wiedzą, jak działa aplikacja, spróbowali jej używać. Ostatnie dane. 99% ofiar to dziewczyny. Próbowaliśmy wielu tych aplikacji. Próbowaliśmy aplikacji, gdzie mężczyźni są ofiarami i one są słabe. To jest rynek, na którym dziewczynki są ewidentnie ofiarami. Pytaliśmy osoby, skąd otrzymali takie zdjęcie na Snapchacie. Większość z nich, co ma sens oczywiście, bo większość sextingu odbywa się właśnie na Snapchacie. Instagram, X, TikTok i mały procent, również 15% właśnie z tej społeczności otrzymało takie zdjęcia na Telegramie. Gdy pytamy, dlaczego to robią? Wiele osób mówi, że to chodzi o tutaj dynamikę siły, jako rewanż, zrewanżowanie się, zemsta, poniżenie kogoś, zwiększenie swojego statusu osobowego, bo jest to coś cool. I ostatnia grupa mówiła po prostu, że robią to, bo to jest fajne i śmieszne. Ale patrząc na wpływ tego postępowania, widzimy, że to wcale nie jest śmieszne ani zabawne. Widzimy, że ofiary, mimo że nigdy w życiu nie zrobiły sobie nagich zdjęć, wpływ na nie będzie takie same, jakby coś takiego zrobił, jakby udostępniły swoje nagie zdjęcie, bo to wygląda na prawdziwe, więc nie ma znaczenia, że tak naprawdę jest fałszywe, więc ma to długoterminowy wpływ traumatyczny na osobę. Nie należy tego minimalizować. Wielu chłopców, którzy przesłają sobie takie zdjęcie, mówią, na przykład tłumaczą się, że okej, nie chcieliśmy zrobić nic złego, to tylko żart, przecież to nie jesteś i tak ty. Ale to nie tak działa. Wpływ na ofiarę będzie dokładnie taki sam, więc musimy być tego świadomi. W Belgii patrzyliśmy na ramy prawne. Nie mogę oczywiście się tutaj odnieść do prawa polskiego, ale myślę, że powinniście to wziąć pod uwagę, że nie powinno mieć znaczenia, czy to zdjęcia, nagie zdjęcia są prawdziwe, czy nie, jeśli patrzymy na prawa ofiary. Oczywiście nie mogę się wypowiadać o ramach prawnych w Polsce, więc nie mam tutaj pewności, jak to działa. Jakie są zalecenia z tego badania? Potrzebujemy więcej zwiększania świadomości wśród młodzieży, wśród polityków, w branży internetowej, w systemie edukacyjnym. Chcemy, żeby była tutaj, ktoś brał za to odpowiedzialność. Chcemy, żeby zwiększać świadomość, żeby młodzi ludzie nie myśleli, że to jest po prostu zabawne i że to jest fajne. Potrzebna jest nam zmiana mentalności dotycząca prywatności seksualnej, uczciwości, więc jest to coś, co omawiamy bardzo szeroko i należy to wziąć bardzo poważnie. Ustawodawstwo, musimy przejrzeć nasze prawo krajowe i powiedzmy, na przykład bazować na prawie europejskiej, na ochronie ofiar przemocy w internecie. Należy oczywiście inwestować także w badania naukowe, które udowodnią, że tego typu działania wywierają ogromny zły wpływ na ofiarę. Badanie kultury, tego typu dzielenia się tego typu treściami,
pomiędzy chłopcami, dziewczynami, tak jak kartami Pokemona, więc to, na tym trzeba zdecydowanie pracować. Nieważne, czy te zdjęcia są prawdziwe, czy fałszywe, a w branży należy uregulować aplikacje. Powinna być to samoregulacja, która nie tylko powinna to sprawić, żeby tego typu aplikacje nie wyszukiwały się w wyszukiwarkach internetowych. Konieczna rzecz, również kolejna rzecz to współpraca z platformami społecznościowymi i podniesienie przez nich świadomości wśród konsumentów, żeby byli świadomi właśnie, że tego typu rzeczy mogą mieć miejsce. Dając dobry przykład w kontekście belgijskim, ok. Od 18 listopada wystartuje kampania Child Focus. Jesteśmy też Centrum do Spraw Dzieci Zaginionych, więc mamy plakaty z dziećmi zaginionymi, ale zmieniliśmy zaginione dzieci na zaginione elementy. I te ubrania zniknęły z Remiego, który ma 12 lat. Tego typu plakaty, możecie przeczytać historię. Mieszamy to tutaj chodzi o to, żeby ludzie rozumieli historię tych osób, zwiększamy w ten sposób świadomość. Mamy nadzieję, że ta kampania będzie odnosiła ogromne sukcesy. To są przykłady, gdzie planujemy umieścić tego typu plakaty. I ostatnia rzecz, jakie są wyzwania na 2024 rok? Oczywiście i też na kolejny rok. Deep Nudes powinny mieć konsekwencje negatywne, więc co musimy zrobić? Powinna jest podpowiedź Unii Europejskiej, potrzebujemy zbierać dane, przeprowadzać badania, potrzebujemy działań prewencyjnych, musimy uzmysławiać młodym ludziom, jak odczytywać czerwone flagi, jak musimy zrozumieć, w jaki sposób ich prowadzić, jak uczyć ich rozpoznawać, czy coś jest fejkiem, czy nie, kierować ich na właściwe strony internetowe. Co robimy z tą toksyczną męskością online? I kolejna rzecz, jak postępować z tym sharentingiem, które ma miejsce, gdzie wystarczy mieć zdjęcie kogoś twarzy i jesteśmy w stanie przerobić je na kompletne zdjęcie, nagie zdjęcie całego ciała. Sztuczna inteligencja też generuje fałszywą pornografię z udziałem dziećmi, więc jak do tego podejść? Mam 37 lat i jeśli korzystałbym z tej technologii, mógłbym przerobić się tak, że zobaczylibyście 15-letnią dziewczynkę z Polski mówiącą po polsku, więc to tak poszło daleko. Naprawdę miejcie to na uwadze, że jestem w stanie coś takiego zrobić. I ostatnia pozytywna rzecz, którą chcę wam powiedzieć, ponieważ teraz nie wiemy, czy coś jest prawdziwe, czy nie, więc nie powinniśmy dopuszczać się victim blamingu, czy obwiniania ofiary, bo za to, że na przykład zrobiła sobie nagie zdjęcie, bo ta kwestia po prostu odchodzi teraz do lamusa. To na tyle z mojej strony. I Will Smith, nie dzielcie się deep nudami, albo wam przywalę. Dziękuję, to na tyle.